dobry. Tym razem witamy się z Wami z Rilskiego Monasteru. A żeby być bardziej precyzyjną, to witamy się sprzed jego głównej bramy. Rilski Monaster to bez wątpienia jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Bułgarii i z pewnością jedna z bardziej rozpoznawalnych atrakcji tego kraju. Monaster ten powstał na terenie góry Riła, w takiej kotlinie, gdzie spotykają się dwie rzeki. I sam monaster założony został w XIV wieku, wtedy rozpoczęła się jego budowa. Natomiast wcześniej, od wieku X, istniała tutaj samotnia świętego Jana z Riły. Sam monaster był bardzo ważnym miejscem dla samych Bułgarów, bo w czasie, kiedy na ziemiach tych panowała władza turecka, to miejsce stanowiło taki ważny ośrodek kultury, narodowości, języka i czego tam sobie jeszcze tylko wymarzycie właśnie dla Bułgarów. I to też jakby wynika z faktu, że sam monaster miał i ma dalej charakter budowli obronnej. Ja w Rilskim Monasterze miałam okazję być w 2010 roku i to stąd rozpoczynałam mój trekking w górach Riła, które gdzieś tam za monasterem pięknie nam wyzierają te ośnieżone, cudowne szczyty. Zapraszamy Was do wnętrza, coś spróbujemy się nagrać tak, żeby nie zakłócać spokoju pielgrzymom, by pokazać Wam piękno tego miejsca. Co ważne, monaster został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rilski Monaster jest znany nie tylko ze swojej bogatej historii oraz istotnego znaczenia dla Bułgarów i ich państwowości, ale również znany jest z przepięknych fresków, jakie zdobią tutaj za moimi plecami cerkiew świętej Bogorodzicy. Nie tylko z zewnątrz świątynia ta jest niezwykle bogato zdobiona. Również jej wnętrze jest niesamowite. Nie można tam jednak fotografować ani filmować, dlatego musicie uwierzyć nam na słowo, że w środku czekają na Was kolejne niesamowite freski i złoty ikonostas ze średniowiecznymi ikonami. Drugim elementem, który bardzo mocno Rilski Monaster jakby tutaj wyróżnia, są te niesamowite białe krużganki wokół nas, które otaczają cały dziedziniec. I ciekawostka jest też taka, że w Rilskim Monasterze można przenocować. Wstęp na teren Rilskiego Monasteru jest bezpłatny, to znaczy możecie sobie wejść tutaj na ten dziedziniec, wejść do cerkwi Bogorodzicy. Natomiast jeżeli chcielibyście na przykład wejść do muzeum, jakie tutaj funkcjonuje, to wtedy będziecie musieli uiścić opłatę. W opuszczeniu Rilskiego Monasteru postanowiliśmy w tej okolicy zabawić nieco dłużej i zrealizować jeszcze dwie krótsze wycieczki, które i Wy będziecie mogli wpleść w Wasz plan pobytu w tej części Bułgarii. I aktualnie znajdujemy się powyżej głównej szosy, która wiedzie do Rilskiego Monasteru i powoli wspinamy się ku takim ciekawym formacjom skalnym, które właśnie górują nad tą okolicą. Liczymy na jakieś ładne widoki, a na pewno liczymy na to, że te formacje skalne nam tutaj się pięknie jeszcze pokażą. Szlak, którym podążaliśmy, nosi nazwę Ekościeżka Krasta.
Jej najwyższym punktem było wzgórze z krzyżem. Z tego rozciągała się panorama doliny, ośnieżonych szczytów gór Riła i miasteczka Riła. Cała trasa jest niedługa i nadaje się na krótką, niezbyt wymagającą wycieczkę. Jesteśmy, co robimy? Jesteśmy w miejscowości Stob, która znajduje się przy trasie właśnie do Rylskiego Monasteru. I teraz będziemy wyruszać na eksplorowanie piramid. I tak naprawdę te stopskie piramidy są bardzo podobne do tych, które znajdziecie w Melniku. Film z Melnika oczywiście gorąco Wam polecam. Więc tutaj pewnie będzie dosyć zbliżony charakter tego terenu, podobne formacje skalne, ale liczymy po prostu na troszkę może inne widoki niż w okolicach Melnika i Rożenu. Zaraz się przekonamy. Trzeba ruszać. Szlak do stopskich piramid został poprowadzony powyżej nich. Z racji tego, że wiedzie po otwartej przestrzeni, pozwala podziwiać bardzo rozległą panoramę całej okolicy. I nawet jeśli widzieliście już melnickie piramidy, to te stopskie również warto naszym zdaniem odwiedzić. My już zeszliśmy z powrotem do parkingu, który znajduje się poniżej piramid. Jeśli chodzi o to, czy warto tutaj przyjechać, to warto. Przede wszystkim dlatego, że trasa jest bardzo widokowa i możecie spojrzeć na piramidy z góry, z lotu ptaka. Nawet dron Wam nie jest potrzebny, chociaż dron jednak pozwala nabrać jeszcze szerszej perspektywy. Oczywiście zabrakło trochę słońca, no ale nie możemy narzekać, bo i tak widokowo było pięknie. No i mamy nadzieję, że ta wspólna wycieczka w tę część Bułgarii, w okolice Rylskiego Monasteru Wam się podobała. A jeśli tak, to pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i komentarz. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Wasze zdrowie herbatką.